pomalutku dopłyniemy i tam, no. Jak time RL? O, Chosen One ma tego, RL-ka. Jak tam kłada. Jak tam kłada, to co mi się typa. Źle ci się coś pokazało, no bo to TCO, no, Chosen miał RL-a. Okej. Ale jak tam będzie atakował, to nie będzie. Patrz, śrubki. Nie zdąży tu przyjść. No chyba zginie z tym kodem. Właśnie. I tak bas powinien wziąć, tak bas powinien wziąć. No, dobrze. No, no, i tak mu dał. Czekaj, żeby coś tu się wyświetlać. Dobra, dobra, przypilnował koledze. Ja się muszę rekonektnąć. No, a jesteś, no dobrym jesteś serwerze chyba, nie? Dobrym jestem, mam tu przystąpione, no, no, ale coś... Coś mi tutaj zaświrował. Nie wiem, ja zobaczę. Na razie Timiego zostawię na kamerze drugiej. A później w razie czego będę zmieniał na jakiegoś hang time'a może. Ech, teraz mam hang time'a z RL-em. No, teraz jest hang time. Tak, teraz jest hang time z kładem. Plecak tu jest, halo. Wziął kolega. Oj, dwa boom stitchki. Hang time zginął. Boże. Ale te statystyki teraz wyglądają z tymi ichnikami. Statystyki z nich nigrami, no tak, no. Wiesz, jak sobie przekażą jeden drugiemu akse do akse RL-a, to będzie mieć na dół ekranu w ogóle komunikat. Aha. Ja nie pomyślałem o tym faktycznie. To najpierw wyłączę te bory paki, jak będą, bo faktycznie tak będzie. No nie no, ja sobie po prostu ustawiłem to sebik na lewo. Do lewej sobie. Ustawiłem. Ale jak na lewo? Ja też mam na lewo, jak na lewo masz ustawione? No ja też mam na streamie w lewej, no. No. No ja będzie wyjeżdżało, wyjeżdżę, no. No i co? I akse mają dwa RL-e. Do żadnego. Będzie miazga? Już 15 no, fragów dojechali. Ale Zigbie że układa. No. Zigbie układa, będzie wziął żółtej. No, mają dwa RL-e, ale nie trzymają żółtej. No, no jest na mazaka w tej chwili, nie? Na jednego mazala tu jest. A dobra, no już nie jest. To niech to nie wejdzie po niego. Goni RL-a. Ale fart. No, uciekł, nie chciał. Zgubił go, no. Dobrze. Pięknie, ładnie, no. No, niemałym kosztem. Niemałym, ale ładnie, ładnie, no. Chosen One. Wybrania się, a widać stresik wszedł. Nie no, Chosen ogarnie. Jak zobaczył, będzie na niego czekał, jaszczurka. No, ale ma tylko 3 rakiety, nie wiem czy on to ogarnia. Zobaczymy zaraz. No właśnie. No, chyba nie miał wyboru. Maciuś bierze. A kto to tam był z tym, że nie wiedział ile ma rakiet, że zaczął strzelać? Conan to był. Mhm, dobra. Ja sobie nie zapisałem tego, Conan. I to było na DM2? Tak. Jak no, robił no. Rocket Jumpa z Boomsticka nakłada. No, no. To jest jedna z najbardziej takich obciachowych no. Form. Elitarna, the best of the best. No, Xenita nie mógł trafić, no, go prawie zabili. Ale trzyma tego Megasa. Jeszcze. Trzyma, ale zaraz zginie. Ja myślę, że nie. Zaraz mu się tu apteczka pojawi właśnie. No tu 20 tych jest apteczek. No tu jest... Tym Megasie to naprawdę można żyć. No 220 życia tu jest, no. Tak? Jeśli policzymy wszystkie apteczki Megasa. Tak. No. Także jest tam bardzo, bardzo sporo life'u. Tam w środku jeszcze są przez dwie apteczki, nie? Tak, tam są dwie apteczki, dwie są jeszcze obok, dwie są na górze, jedna jest przy wejściu no, i tak, jest Megas, tak. Także... Health fiesta. Ładnie kładem chciał wjechać. Ale nie paczka jest nie ten. No niestety nie szlaban zamknięty jest tutaj. Nieodśnieżone. Można się w zaspę pakować, tak, nie? Właśnie śnieg tam u was pada we Wrocławiu? Padał, ale to wszystko jak krew w piach, po prostu nie ma już śladu żadnego. Nie denerwuj mnie, bo ja jadę do Karpacza, kurde, w tym roku na narty z modą.
Będę niedaleko Będziecie, ciebie. będziecie śmigać ten jabłkami po trawie. No mam nadzieję, że nie. Chyba, że coś tam na ten. No, ale lepsze to niż w maju jechać nad morze i bałwana ustawiać na plaży, nie? Czy w kwietniu polskim. O, Zig wchodzi, Zig ginie. No mówiłem z tymi paczkami, że będą jaja. Mak, mak. Ty, jaki to, ty jest, ale jaki chłop ma tutaj ten. Zobacz, jaki on ma sensitive też. No to jest stresik, bo no. Mi się wydaje. A no to... sensitive jest spory. Nie, 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 no sensitive jest, zobacz. O. Opowi jakby po głowie. Na kulce grał, nie? No właśnie, Pączek, to jest dobre pytanie, gdzie jest spliff. Może wejdzie, może nie na tej mapie. No ale i tak mają... A, dobra, no Hangdime trochę cię nie dowozi dzisiaj. No nikt tam nic nie dowozi z tych, co ja wymieniłem. No, ale mają... Hangdime... Ale Axe na razie ma też tylko dwa RL-ki i to nie jest... Nie ma jakiejś na razie miazgi. No nie ma miazgi. No, nie ma miazgi. Miazgi. Tam... Lepszy skład mają Axe w tym momencie. Tak, tak. Ale tu jest RL. A, dobra, trzeci RL tam się pojawił. Zobaczymy. On też musi dojechać. Z maklerami gdzieś. Miałem rację. A co z maklerami? No, żeby mieli lepszy skład, jeśli chodzi o skilla. A, nie no, tam makler się przyznał, że był nawąchany. To w ogóle wiesz, to... On później po wywiadzie jeszcze SMS-y mi pisał, że tam Plate tak samo był nawąchany, ale to było widać wszystko. Ale Plate miał nową podkładkę w ogóle, także Plejcik, nie pucowałeś się, że masz nową podkładeczkę na forum? Jaką ma podkładkę? A, nie wiem. Razorka chyba. No, ale słyszałem, że ma nową podkładkę, dlatego mu tak idzie dobrze. No i Hada musi zmienić, bo ślepy, nie? No tak. Ale to z Hadem możemy pomóc, no. No. Już tam Myca też się odezwał. No. Zamówienie składa. Ja mówię, jakiś warsztat otworzę to. Nie no, tak wiesz, no tak po prawdzie jakieś tam 5 euro czy coś, no to nawet na prąd teraz, nie? To na streamka tutaj. Dla chętnych. Dla chętnych. Nie ma obowiązku, dla chętnych. Zapraszam. Można się tak jakieś... No mi przyszła, ten... Ja jeszcze myślę nad jednym panelem, bo już mi przyszła ten, już mi przyszła prognoza. 370 na miesiąc, nie? Także nie wiem, co ja, o, panie. Co ja zrobię. No. Ty sobie weź na jakiś balkon tam wystaw, nie? Ja mam już, nie, ja mam, tylko że to jest, ja mam tylko 100 W i się zastanawiam, w sumie jeszcze ze dwa panele bym zmieścił, no. Bo powiem ci, że naprawdę to, co się teraz dzieje, no, to... Chausen robi robotę tu. No ładnie oj, poczyścił. Jak robi, oj, jak robi, oj, oj, oj. Ładnie poczyścił. Oj, jak boli, 4 do zera. Ej, u ciebie przyszła już podwyżka, bo mi z 56 na 88 groszy podnieśli. Ja tam miałem coś ten, jakąś stałość cenki jeszcze. A, okej. A mi się to właśnie skończyło, dziadostwo. Ale ja do nich właśnie zadzwonię i tam nawyzywam kogoś na infolinii. I powiem, że jak nie, to zmienię, bo po prostu sobie poszukam innego, bo to w dupie to mam. Ja nie będę tyle złodziejom płacił. Nie stać mnie na to. No, z 56 groszy na 88 to jest naprawdę... To już jest naprawdę hamowa, to jest 30 kurde groszy więcej, no to jest ponad 50% więcej mam na, no na jednej kilowacie godzinie, no to jest dramat, no. No tanio nie jest, tanio nie jest, co zrobimy? No. Teraz tymi składem, 77 życia. Pstryka. Widzę, się tam mają, skradał, mają, boże, ale... mają te boomsticki niesamowite bez kitu. No, ale skąd on wiedział? Skąd Timmy wiedział? No takie wiesz, no takie tam, no takie tam, no to takie wiesz, takie tam jeszcze takie... Feeling taki. Taki feeling, próbne, tak. Ja też tam strzelam często. Nie pisiom, widzę typa to. Kończy mi się kład, to jeszcze pstryknę z buma, może coś trafię, nie? To ping, ping, what? O, Premortan oddaje Xunitowi RL-a. Ty, jak to teraz widać? A co, Szamon, tu ciebie jeszcze drożej na wsi w Milanówku jest? Nie, no niemożliwe. Ty, tam się w ogóle teraz podziało. Uuu, Szamon dostał 390... No tak, ale co to jest 390%? To w liczbach mnie to powiedz, no. Albo za prąd mi powiedz, ile płacisz. Ale ty masz dom, to jest zupełnie co innego. Hang time, żółtej. Boże, to są trzy rele? On się z trzema ludźmi tu strzelał. No były 4 role do 0, teraz jest 1 do 1. Niech mi to weźmie wytłumaczy. Jest Szamot? Szamot, weź mi to wytłumacz. Szamot by ci to wytłumaczył, nie? No jeszcze gorzej, no bo tam były 2 przed chwilą do 1. Hang time z tym jednym rolem tutaj. No. A tu mamy Timiego w żółtej, on też ma jedyny RL, jaki jest w drużynie.
Też nie bardzo wie, co ma ze sobą zrobić chłop. No, na pewno pójść po żółtą. Tam wewnątrz Jelu siedzi. I to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, co zrobić z Relem. No, Aiden, dwa, pójść do Jela i no, spotkali się. Ładnie. I znowu nie ma Reli po stronie R. No, ale i Axe teraz Team ma... Nie dość, że ma Rela, to jeszcze ma 20 kul i jeszcze żółtą sobie wziął. Nie pod ten. Jak? Relem? Prawie pod ten wszedł. Prawie wlazł, kurde, pod... Ten, pod... No, jak to się mówi? Pod pączka. Prawie. Ale no, wszedł na pączka. Wszedł na pączka, ale nie dostał. No, na szczęście. Nie było, nie? Wykupiona. Dwa lata temu. O kurde. Szamot zapłacił 3 koła za. Ale za okres grzewczy. Teraz napisał, że 9 koła dostał? No to za ciepło masz, Szamot, ale coś masz źle ustawione. O, tutaj jak powiertarkował. Włączył tą gwoździarkę, sypie. A czy powiem ci, Szamot, ja mam podzielniki na bloku. No i my na przykład w ogóle nie. Prawie nie grzejemy, nie? Ja prawie nie grzeję. Bo ja no tylko, ja też nie grzeję. No, komputer i reszta, wiesz, sąsiady, blok, generalnie to cię każdy ogrzewa dookoła. I jak nie spada temperatura w domu, a jest powyżej 20, no to po co grzać? No ale to jeżeli faktycznie Szamot z 3 na 9, to nie wiedziemy, że aż tyle gaz podrożał, ale to jest... No to musisz obniżyć temperaturę w chałupie, albo za dużo grzejecie, nie? Dwa RL w Axe cały czas. Ale to jest to już 100 fragów przewagi. No jest, ale było przed chwilą, że odzyskali troszkę R. Ale znowu stracili te pozycje. No, 3 RL mają znowu Axe. O, tutaj drwale, nasze drwale, oni są drwale, nie? Tak, siekierkowcy. A, siekierkowcy. Ciekaw jestem w sumie, czy oni z siekierkami trochę coś mają, że nie wiem, w samochodzie chociaż wożą po małej siekierce czy coś. Ja ci powiem, że w zeszłym roku byłem pierwszy raz na takiej imprezie, nazywa się 7 siekier we Wrocławiu. No. I tam się bierze i rzuca się siekierami do drewnianych tarcz. Fajne. 2 godziny całem. Bardzo fajne. Ale to łapy chyba bolą trochę, co? Nie, ja są takie małe siekierki. Aha, dobra. Nic nie boli, bo to możesz za taką linią też pić piwko. I przechodzisz 5 metrów, rzucasz siekierą, przechodzisz 5 metrów, pijesz sobie piwko i dalej rzucasz siekierą. Fajna rzecz. No nie no, siekiera i piwko to powiem, to fajne połączenie. Na partę możemy spróbować. No, pączek fajne, pierwszy. Fajne. No, pączek pierwszy. Pączek pierwszy. Nie wróci na to. A ja będę kamerował, a my będziemy komentować, kto dostanie headshota. To są takie, wiesz, to są takie małe siekierki, nie takie duże jak co robisz nimi drewno, tylko takie już, wiesz, do tych malutkich ścineczek czy coś tam, nie? Takie małe siekierki. Małymi rzucasz. Nie są takie duże do. A, mówię oczywiście taryfie firmowej. A ty Szamot, masz... Aha, no bo on ma firmę w domu pewnie za ten. No to ma ogród, tak. A, no to tak. Ale to jak sobie włączył część... Aha, bo w koszty sobie chciał pożyczyć. Tak. Część chałupy. No to se włączył, kurczę, nie? Ja se włączył. Dla firm to poszło grubo. Dwa piętra wynajmuje, a dwa zajmuje. To co ty, Szamot, masz 4 piętra u siebie? Ja już teraz zwariowałem. No to Szamot, no to jak ty jesteś prywaciarz, masz 4 piętra, to nie wiem, nie znam innego potentata, który ma 4 piętra, ty... Bo my tu z Rotkerem mieszkamy w jakichś mieszkaniach, a nie 4 piętra. Ty słuchasz go w ogóle, Rotker? No. Szamot ma 4 piętra i tu narzeka mi coś jeszcze. Że może gaz przyszło.
Ja bym ci jeszcze zanim do 18 bym. To tak jakby gościu jeździł, nie wiem, najnowszym Lamborghini i mówił, że ten gaz trochę za drogi, ty. Nie, że paliwo teraz. Poszło w górę. Skitu to są też naprawdę. No ja mam... Co? Pączek, a Pączek też ma 4... Co tu się dzieje, ty? 4 poziomy? To makler, makler jest potentat na wsi, remontownik przecież. Remoncik PL i on ma chyba piętro, tylko nie wiem, czy piwnicę ma. A ci człowieku po 4 piętra, 5 piwnica. Landlord. Landlord. No, no okej, okay, no. No nie, no nie, no to... To aż tak to nie, ale... Nam czynsze też podnieśli bardzo, nie? Przynajmniej u nas to podnieśli zajebiście. No, podnosi wszystko. Akse 3 RL. 170 fragów, no mapa bez przyszłości już jest. Dużo we Wrocławiu teraz płacisz za ten, za czynsz? Bo no, spada, no. U nas 1000 już... Koledze przyszło 1300... trzy bloki dalej. On ma inną spółdzielnię na szczęście, czy tam 4. A u nas jest, a mi podnieśli do 1000 prawie. Sam 1000 już płacę. A to ja chyba jeszcze za 800 czy coś. O, ale Wrocław też drogi. O, tak ja też nie jest. Ale to też, ja mam 4 osoby, nie? W domku. No tak, tak. No na i dwójka dzieciaczków. Tylko wiesz, ty masz akurat dwóch chłopaków, jak dobrze pamiętam, tak? No. No. A ja mam dwie dziewczyny. No, to się przecież kąpią i jeżdżą. No. Czy ja się zacznie dopiero i włosy. Kijem, wiesz. No. No, bo chłopaka to trzeba zagrać, jak się nie umyje dwa dni, to jest git. A stara z młodą, człowieku, jedna włosy myje, druga... Nie, ostatnio mówiłem, w tej samej wannie mają mnie, co mnie to wchodzi. Jak ty? Z tej samej dziury wyszły, to kurde, niech się nie ogarną drogę. Nie no, bo stary, no. Ale to się wróci do takich... Ale wróci się do takich metod, że będziesz... Że się kąpią teraz ludzie w tej samej misce, cała rodzina, bo to i stary na końcu. Ja to muszę żadnie powiedzieć. Ale to takie czasy... Ale tak będzie, no. O, jaki Borec, piękny Ziga, widziałeś? No, piękny Borecik, no. Dajemy Borecika. Yeah. Piękny, cudowny Borec. To już jest 73 fragi różnicy, także... Można powiedzieć, że moja przepowiednia się sprawdziła. Co do zdecydowanie większego skilla teamowego Axe. O, tu go jeszcze tak pobijał. No, ale fajnie ten promoter tutaj tak wiesz, nie wyglądał. Także Szamcio, ty płacisz 3000 zł za gaz, za chałupę, a ja płacę za wyrwę w ziemi, bo ja tak nazywam blokowiska, czyli albo jaskinie. 12 tysięcy złotych rocznie. I teraz powiedz mi za co? Jak ja płacę osobno prąd, ogrzewanie tyle, ile zużyję osobno, woda zawsze dopłata. Ja nie wiem, na co ja płacę 12 tysięcy rocznie. Sam czynsz. To jakieś remontowe z dupy, którego nie widzisz? I nigdy nie zobaczysz? Wywóz śmieci, no. Wywóz śmieci jeszcze. No. No, dlatego w domach, jak ja miałbym dom i miałbym 12 tysięcy rocznie, to w życiu nie masz takich opłat, no, bo byś musiał... Ty masz jeszcze dożyj sobie, bo ja mam wodę, na przykład mam w czynszu wodę i mam przeważnie ten... Ale to ja też mam wodę, ja też mam wodę w czynszu, ale ja mam zawsze dopłatę. Nie, to mówię, to dobrze liczę. A to nie, to ja mam zawsze mam dopłatę. I ogrzewanie też mam w czynszu. Ja mam podzielniki. Ja też mam, ale później oni ten... to w czynszu płacę w cały rok, nie? Żeby nie mieć później szoku zimowego. No. Ale nie, to ja później też mam tam... To ja też mam później tak, że młoda przychodzi i mówi, że... Na przykład jeden czynsz mamy gratis właśnie, bo jakby mamy z podzielników... Z ogrzewania mam oszczędność niby, nie? Dobrze, jeszcze tam wywóz świeci, co tam jeszcze, dźwig osobowy, tak, fundusz remontowy,
jakieś tam. No tylko za to, że mam windę, płacę 600 zł rocznie. Rocznie. O. 50 zł. Bo tak, 50 zł dziennie jest, znaczy za miesiąc. Za miesiąc. No widzisz. Takie to rozkminy tutaj. Twitchowe. W Quake Wardzie. Jak słyszycie. No, a Axe wygrywa pierwszą. Ale prebał ten 75% człowieku ma EFI. No, nie chciał, Bastrika 57.